Cześć! Na wstępie chciałem Ciebie zaprosić do lajkowania mojej produkcji i zasubskrybowania. Trzymaj się! Dzisiaj wysłuchacie mnie o informacjach odnośnie Simraila, więc zapnijcie pasy i ruszamy z piskiem kół. Dziś na tapetę bierzemy Simraila. Wiele osób zadaje różne pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Nie jest ich dużo, ale są dosyć treściwe. Zacznijmy od pytania, kiedy premiera gry? Jak zobaczymy na Steam w rubryce data wydania, to możemy odczytać, że jest to coming soon. Więc nie wiadomo, będzie trzeba po prostu czekać na jakąś informację od deweloperów. Ale w mojej opinii będzie to przełom listopada oraz grudnia. Mamy teaser tego, co będzie, a ja wam go pokażę i skomentuję, co i jak. To co, możemy zaczynać? Dobra, mamy tutaj sobie siódemeczkę, piękną. Spoko wyglądają te wszystkie tutaj tekstury. Oczywiście mamy tutaj pogodę różną i tak dalej. No dobra, fajnie, że tu się odbija ten. Że się odbija od kierownicy, fajne to jest, spoko. Aha, i można jeszcze zobaczyć, że sieć trakcyjna, może ja tutaj pokażę, o, dajcie chwilę. O, że sieć trakcyjna nie wygląda jak pająk, tylko wygląda jak sieć trakcyjna, bo wcześniej to była rozpikselowane, nie wiem co. Dobra, ja troszeczkę przewinę. Aha, ale to trochę dziwnie jest światło zrobione, bo jak możecie zobaczyć, stąd jest światło, czyli mniej więcej stąd. Stąd gdzieś musiałoby być źródło światła, a jedyne źródło światła jest stąd. Więc, no ale dobra, nie będziemy się czepiać szczegółów, ale możemy troszeczkę pokomentować, byśmy mogli lepiej zobaczyć tego teasera. Fajne to wszystko wygląda. Nie wiem, jak naprawdę to wygląda, bo niestety nie byłem w takich miejscach, ale też można usłyszeć po dźwiękach, jak to... O, RP1 było po dźwiękach różnych. I też widać, jak troszeczkę kołysa się kabina. Można zobaczyć. Oho. Mamy teraz wagon. Zaraz będziemy ruszać. Fajnie to brzmi. I słuchajcie, rozruch siódemki. Fajnie. I to według moich tam doświadczeń, gdzie jeździłem na kolei, to mniej więcej tak jest, nie? Okej. Okay. Aha, tutaj nie ma lustra. Dobra. Infrastruktura fajnie wygląda. Fajne przejście, a dźwięku jest zachowany jak w prawdziwym życiu. Okej. Okay. Fajne światło jest, widać zacieki od wody. O, jak kołysa się wagon. Bardzo fajnie. Czyli fizyka jest tutaj. Dobra. Świetnie. Aha, jeszcze firany się tak chybotają z tego, co widziałem. Dobra, tutaj mamy spod kół. Możemy chwilę sobie zastopować. Oj. I fajnie to wszystko tutaj wygląda. Całe szczególiki, to kratka. To jest chyba 111A, o ile się nie mylę. Fajnie, bardzo fajnie tutaj infrastrukturka, świetnie, bardzo. Okej, mam jakiś wagon. To jest 140A, o ile się nie mylę, bo są drewniane, dobra. Aha, nie ma tych, nie ma loga PKP Intercity. No bo chyba nie mają licencji, o ile się nie mylę. Aha, tutaj mamy 7 PKP Cargo. Widać lekki spadek FPS-ów, ale to nic. O, bardzo fajnie, że tu jest światło, które przemierza nam do przydziału. Jak i również tutaj... aha, że to nie działa, ale troszeczkę... No dobra, mam nadzieję, że to naprawią. Tutaj też spoko to działa, to wszystko wygląda. Słychać dźwięk hamulców.
O, tutaj coś już jest. Okej, jakiś błąd jest. Aha, no i super, bardzo fajne. SimRail, The Railway Simulator, full version coming soon on Steam. Super. To był teaser, a teraz przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie będą stacje? Jest to dość czasochłonna odpowiedź, ale wykonałem odpowiedni research i znalazłem to, co trzeba. Najpierw powiem o stacjach, które mogliśmy zobaczyć w demo czy prologu. Jest to Sosnowiec Zdańdówka, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Będzin, Będzin Miasto, Będzin Ksawera. A stacje, które mogliśmy ujrzeć na filmach lub zdjęciach nadesłanych od twórców są to: Zawiercie, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Myszków Mrzygłód, Katowice, Katowice Zawodzie, Włoszczowa Północ, Grodzisk Mazowiecki oraz Sosnowiec Główny. Oczywiście do premiery może ta ilość stacji się powiększyć lub zmniejszyć, ale to dostaliśmy do tej pory od twórców. Jak coś, to będę informował na bieżąco. Następne pytanie to, jakie będą pojazdy w tej grze? Jest ich niewielka garstka. Zaczniemy od ED250 Pendolino, PESA Elf, EN96 oraz EN76, wagony pasażerskie typu 111A oraz 112A, jak i 120A i wagon restauracyjny typu WRMNOUZ 1251, Trax Bombardier E186, Nevac Dragon ET25 oraz pospolity EU07. A co rzeczywiście będzie w tej grze, to zobaczymy. Mam nadzieję, że będą jakieś takie królewne, czyli na przykład SM-48, Stonka, Gagarin albo ta zmodernizowana Tamara. A jakimi trasami będziemy jechać? Jest to dosyć elastyczny temat, ale opowiem to, co do tej pory dostaliśmy. Ogólnie rzecz ujmując, to będzie linia kolejowa numer 1 na odcinku Katowice-Zawiercie oraz centralna magistrala kolejowa. Podsumowując, trzeba czekać na więcej informacji od deweloperów. Po więcej informacji możecie pytać w komentarzach, ja chętnie odpowiem lub zrobię odrębny odcinek, jeżeli tak będzie trzeba. To na dzisiaj wszystko. Wykażcie się aktywnością w komentarzach i napiszcie, co o tym myślicie. Trzymajcie się zdrowo i cześć!